Let's call it in the crossfire. Cześć wszystkim, z tej strony Pancake i witam was w kolejnym odcinku ze shoppingu. A w tym odcinku pokażę wam saszetki z pet shopami z generacji drugiej. Dobra, więc nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Okej, więc odsunęłam tam tło i tak dalej, żeby było łatwiej. I no, zaraz wam pokażę tą paczkę. Okej, więc tak wygląda paczka. Na pewno jesteście zdziwieni, czemu nie jest adres zasłonięty. Bo ponieważ była w jeszcze innej takiej kopercie, gdzie tam był już mój adres, i wyciągnęłam z tej koperty, żeby tak nie przedłużać filmiku. Więc tak wygląda paczka, tutaj z drugiej strony. I no, i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę te saszetki. Dobra, więc zaczynam otwierać. Okej, już otworzyłam. O Boże. Tak, tak, proszę państwa, to są te właśnie saszetki. Okej, więc to są te saszetki. Po prostu nie wierzę, że je mam. Po prostu marzyłam, żeby mieć te saszetki. W ogóle jak ja widzę wszędzie te shoppingi, to najwięcej widzę teraz z tymi saszetkami. I no, mam dwie saszetki ze serii pierwszej i dwie saszetki ze serii drugiej. Zacznijmy od serii pierwszej, więc może weźmiemy się za tą saszetką. I trzymajcie też za mnie kciuki, żebym nie miała powtórki. Dobra, więc zaczynajmy od saszetki ze serii pierwszej. I z tej saszetki, z którego chciałabym mieć pet shopa, to jest ta panda. Wiem, że ona ma naprasowane oczy, ale mi się podoba ta panda według mnie. Tego króliczka bym chciała mieć, małpkę, tego konika, bo ten konik to jest mój ulubiony kształt. Tego kota perskiego bym chciała mieć, owieczkę, tego pieska i którąś z tych ptaszków chciałam. Nie pamiętam. Niektórzy może wiedzą na Instagramie lub nie, najwyżej też się wyświetli zdjęcie. Z tyłu wygląda tak. Bardzo ładne wzorki. I no, więc zaczynajmy otwierać pierwszą saszetkę ze serii pierwszej. Dobra. Może zaczniemy od katalogu. Coś jeszcze jest? W środku chyba nie. Jeszcze jest pet shop oczywiście. Okej, więc tak wygląda ulotka. W środku są pet shopy, które można mieć w kolekcji. I chciałabym, żebym miała w szczególności tego konika albo persa, bo po prostu uwielbiam te kształty. Albo tą pandę. Ja już mam kształt taki pandy, która sobie siedzi, ale w innym kolorystyce. Więc no tak wygląda i zobaczymy, co to jest za pierwszy pet shop. A pierwszym pet shopem będzie... żabka! Okej, więc w pierwszej saszetce była taka żabka. Naprawdę bardzo ładna żabka. Nie spodziewałam się. Bez komentarza. Naprawdę bardzo ładna kolorystyka. Uwielbiam taką kolorystykę fioletowego i takie podcienie niebieskiego, zielonego, czy jakoś tak. Tak właśnie wygląda i posiada dziurkę i tak przedstawia się urocza żabka. Postawiłam tutaj sobie na bok tą żabkę, więc teraz zaczniemy od saszetki z serii drugiej. A z tej saszetki to bym chciała mieć foczkę, korki, tego różowego pieska, wiewiórkę,
tego kotka, już zapomniałam, co to jest za dokładny kształt, liska, chomika, chyba mówiłam o latającej wiewiórce bodajże, króliczek. Najwyżej też się wyświetli zdjęcie, którejś z tych bym chciała mieć pet shopów. Z tyłu to tak wygląda, też ma tu bardzo ładne wzorki. I no, zacznijmy otwierać drugą saszetkę ze serii drugiej. Dobra, wyciniemy najpierw od ulotki. Gdzie ta ulotka? O, mam. Tak właśnie wygląda w środku. Jakie pet shopy można mieć w kolekcji? Tutaj jest, jakby to powiedzieć, okładka. A tutaj jest tył tej katalogu, czy tam ulotki, jak to tam woli. Tak właśnie się przedstawia i zobaczymy, co to jest za pet shop. A pet shopem będzie... Pet shopem jest taki przysłodziutki króliczek, którego chciałam mieć. Ona jest naprawdę przysłodka. Ona ma bardzo ładną kolorystykę. Tylko nie wiem, czemu ma z tyłu plamkę. Mi to nie przeszkadza. Po prostu wow. Nie spodziewałam się, że będę miała króliczka. Ona jest naprawdę przysłodziutka. Tak właśnie wygląda. I posiada dziurkę. I tak się przedstawia uroczy króliczek. Więc czas na saszetkę z serii pierwszej. Brawo ja, bez komentarza. Jak zwykle jest ulotka, już wam pokazywałam. I trzymajcie za mnie kciuki, żeby powtórki nie było. A to jest... A to jest piesek, którego chciałam mieć. Jaki cute. Tylko nie wiem, czy ma plamki. Nie wiem, czy będzie widać. Po prostu jaki cute. Jaki cute. Po prostu podoba mi się też kształt tych piesków. Po prostu wow. Nie spodziewałam się, że będzie marzonko. Tak wygląda i posiada dziurkę. I tak przedstawia się uroczy piesek. Czas na ostatnią saszetkę. Wiem, też ma... O nie, podarłam sobie katalog. Chciałam sobie zostawić. Postawcie świecę dla tej ulotki. I tak ją zostawię na pamiątkę. Uwaga, pet shopem będzie... A pet shopem jest wiewiórka, którą ją chciałam mieć. Po prostu... Wow, bardzo ładna ta wiewiórka. Mi się podoba. Posiada dziurkę. I ma taki nosek zadrapany i... Mordkę ma. Brudną. Nie wiem dlaczego. Może jakoś mi się uda zmyć. Więc tak wygląda. Jak już mówiłam, posiada dziurkę. I tak się przedstawia urocza wiewiórka. Ej, a to są właśnie te pet shopy, które mi się wylosowały w saszetkach. Naprawdę jestem z nich zadowolona. A w szczególności z tego pieska, bo on jest taki po prostu wow. Po prostu mi się też podoba kształt tych piesków. Po prostu nie wiem dokładnie, co to jest za rasa. I też z wiewiórki i z króliczka. A żabka też mi się bardzo podoba. Ma takie przysłodziutkie oczka. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Więc dziękuję wam za oglądanie. Naprawdę cieszę się, że żadna powtórka mi się nie wylosowała. A jeżeli odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa!